Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Kolejnym etapem naszej wycieczki jest stacja Natural Antwerp. Widzimy, tak wygląda tutaj wejście, a tutaj wzdłuż ulicy stoją autobusy, które przywożą wycieczki. Między innymi tu widzimy samochód, autobus, który przywiózł gości z Niemiec, a tam stoi masa innych autobusów, różnych hodowców z różnych państw. Zobaczmy, wchodzimy i będziemy zobaczymy sobie, co tutaj się znajduje dokładnie, jak to wygląda. Jesteśmy przy wejściu, nasi koledzy już tutaj weszli. O, słyszymy w tym namiocie obok zgiełk, taki gwar. Hodowcy siedzą, zobaczmy przykładowo, jaki gołębnik tu jest. Zaraz oczywiście do niego wejdziemy. O, Andrzej właśnie, jak się nazywa, filmuje też. Nagrywa, fajnie, tak. Będziemy nagrywać wspólnie. Tu zobaczmy, jest taki malutki gołębnik. Przy wejściu. O, taki malutki gołębnik. Wolierka. Zaraz wejdziemy do muzeum, tutaj Bogdan nam pokazuje, że jest muzeum, a my sobie jeszcze ten gołębnik zobaczymy od razu. To jest taki przykładowy wlot przed tym gołębnikiem. Tu z drugiej strony innego typu. Tu Zbychu wszedł też, widzę Krzysztof jest, o, zobaczmy. Tak to wygląda. Dla Andrzeja widać, że za niski już ten gołębnik. Widocznie go mamy większy. Szczególną uwagę musimy zwrócić na wentylację. Możemy skorzystać z tego, co tutaj jesteśmy, na wiewową i wywiewową. Tu jest taka szopka założona pod spodem. Jak to o, zobaczmy świetliki takie w dachu. Róż taki drewniany, ale bardzo niski. Ale co bardzo ważne, mamy szerokość raszek tylko 10 mm. My mamy na rynku polskim z reguły 15-20, gdzie są problemy z kałem. To jest cienkie. Tutaj. A tu wykładzina jest, zobacz, normalnie dywanowa, tak. O, tu zobaczmy, tak do dogoni. Dobrze, przejdziemy teraz dalej. O. Ja tylko tak zerknę, jak wygląda namiot, tutaj podejrzewam, jest ta część, że tak powiem, gastronomiczna. Hello. O, zobaczmy. Tu się znajduje natomiast wejście do czegoś takiego jak muzeum. Zobaczmy. O! No i jesteśmy. No i po kolei zaczniemy sobie tutaj zwiedzanie. Tu widzimy zegary różnego rodzaju. Ten jest 1905 roku. DV, Universal, Lefebvre, Habich, Van Heren. Widzimy, że zegarów jest masę. Są też tutaj zdjęcia hodowców, którzy po prostu oczekując na gołębie siedzieli przy stoliczkach różnego rodzaju. Zobaczmy, te kieliszki mają w dłoniach. Tak to wygląda. Kieliszki w dłoniach mają wszyscy, zobacz Paweł. Siedzieli na gołębie, a tu widzimy taką salę, taką szafę. Są gołębie. I pomału będziemy tutaj wszystko filmować. O. Są zgromadzone różnego rodzaju eksponaty. Tu mamy taką kartę z 1934 roku z gazety Le Pelerin. Nie wiem, co to znaczy, ale to myślę, że to jest gołębiami. Gołębia na okładce. Tutaj mamy kolejne rodzaje patery, talerze, ceramikę taką związaną z gołębiami. No i kolejne zegary. No, zobaczmy, jest tych zegarów masa. Zaczniemy pokazywać. My takie też staramy się dla kolegów w Polsce zbierać. Sam dzisiaj kupiłem 4 kolejne nowe zegary na tym stanowisku tam na targu w Lier. Też są nam znane juniory, to belgijskie są znane, bo tu tego to nie widziałem. Chiński zegar, konstatowania. Tu jakiś japoński jest, widzimy. A tu zobacz, Zbyszek, chodźcie zobaczyć do obrączkowania. Bo zobaczcie, jakie mnie są koledzy. Tak, do pomowania. Jakie wynalazki były. A tu mamy zegar, też jeden stary. Tu mamy też takie wypuszczone zdjęcia dokumentujące wypuszczanie gołębi spod wieży Eiffla.
i z wielu z mnie znanych miejsc. Jeszcze tutaj z gazet strony archiwum. Tutaj mamy też zegar innego rodzaju, bo stary taki. To chyba był zbiorczy taki zegar, co? Tu jest napisane co o tym zegarze, ale my tak za bardzo ten język znamy, ale domyślamy się, że tu chodzi o to, że to jest zegar. Bo taki zbiorczy to by było. Na monety to jakiś patrz. To gra może. Są tu różnego rodzaju też obrazy, hodowca z gołębiem. Scenki rodzajowe takie. Spokojnie, przechodzimy dalej. Tak, jak mówię, postaramy się kolegom wszystko tutaj pokazać, jak wygląda. Tu film leci prezentujący historię sportu. Kolejne zegary. O właśnie taki zegar gdzieś ma. Dokładnie. Zegar. Jajko w jajku. Dzisiaj sobie bardzo duży ruch. Na ten kiedyś leciałem. Rok czasu. A masz go? Nie, nie. Już dobrze. Oj, mamy klasyczne rozwiązane tak zwane drewniaki, na to mówią. Benzinga. No my tych zegarów trochę mamy. Ja mam w swojej kolekcji około 30 już. Ale ciągle jeszcze dokupujemy nowe. O, takie dzisiaj dwa kupiłem. Takie duże właśnie. Te bluzowe. Czyli mają 70 lat. Kolejne tabloty, tu są gołębie, zegary starsze, że tak powiem, za 1908, 1903, 29, 21, 22, 26, widzimy masę i tutaj było odmian. Widać dyplom z Barcelony i kolejne zegary. Tutaj widzimy zegar stary z 1898 roku, a obok zegar z 1886 roku. Prawie jak szerokokąpas wyglądał ten dom. A tutaj ten czerwony to zegar z 1902 roku. Czyli ma w dniu dzisiejszym 114 lat. Dobrze. Teraz przejdziemy oczywiście dalej. W kolejnej części znajdują się tutaj różnego rodzaju wydawnictwa poświęcone temu sportowi. Zobaczmy, jest po angielsku Natural Building Station, Golden Rings. Się nazywa ta publikacja, tak? Tablota kolejna z zegarami. Te zegary są otwarte, pokazujące jak to wygląda w środku. Tu jest taka ciekawostka, taki mały przenośny. Stoper praktycznie w środku. Tu jest zegar z 1875 roku, obok 1925. Dzisiaj słyszymy rozbrzmiewanie różne języki, ponieważ przyjechali tu hodowcy przy okazji Kostarów Houghton. Przyjechali hodowcy z różnych stron świata. To różne ciekawostki można zobaczyć. O, zobaczmy, jakie były kiedyś kosze do przenoszenia gołębi. To żołnierze tak to używali na froncie. Tak wyglądała karteczka, tutaj gołębie sobie siedział. Widzimy taki eksponat z gołębiem w środku. Tutaj zdjęcie dokumentujące, jak było przytoczone wokół. Tutaj gołębie jak były przechowywane. Zobaczmy, jak zasłonięte oczy. Tak jakby. O, tu są zdjęcia to dokumentujące. Też obrączki, które zawierały taki wkład, gdzie żołnierze w
kodowali wiadomości na paskach papieru. I oni w taki sposób je przenosili do żołnierza. Widzimy, jest niemiecki żołnierz z golbiami na plecach, w klatce. Tutaj jest jakaś instrukcja wojskowa, jak należy przechowywać gołębie. Tu pies jeszcze, który ma gołębia przytoczonego do boku. On te gołębie zapewne przenosi. Tutaj widzimy, naprawdę są ciekawe, bardzo ciekawe rzeczy. Oczywiście dla hodowców gołębi. Oczywiście. To Marek właśnie też od niego podoba się, nie? Fajnie. Ciekawostka jest bardzo fajna. Na tych zdjęciach możemy dostrzec różnego rodzaju sceny z gołębiami. To są żołnierze często. Kiedyś to nie muszę mówić, hodowcy to wiedzą. Żołnierze, gołębie były traktowane jak żołnierze. Widzimy gdzieś w Afryce, bo to jest czarny taki człowiek, który na osiołku czy mule ma przytoczone klatki z gołębiami. Tu widzimy samolot, który chyba zrzucał klatkę z gołębiami. Tutaj inne przenośne gołębiki przewoźne. Tu marynarze mają te gołębie. Tutaj widzimy żołnierzy znowu, którzy też te gołębie głaskają, które to nazywa macanie. A tutaj pies, żołnierz z psem, a pies ma przytoczone gołębie do boku. Bardzo są ciekawe, tutaj w maskach gazowych hodowcy, gołębie, żołnierze, którzy mają gołębie w takiej specjalnej klatce. No naprawdę ciekawe rzeczy. Jest co oglądać. Zobaczmy tutaj kolejna gablota. Ta gablota prezentuje różnego rodzaju stare publikacje poświęcone gołębiom pocztowym. Jakieś maszyny z tym związane, no nie wiem co to jest, ale chyba do wyrobu obrączek. A te maszyny do szycia zaadaptowane na, no właśnie, na co? Nie wiem, postanowiłem się na tym później. Chyba do obrączek adresowych, no nie wiem, zobaczymy. To co było? Nie wiem, właśnie. Tutaj się wspólnie z kolegą Pawłem Święcickim i Przemysławem zastanawiamy, do czego to mogło służyć. Maszyna do robienia chyba tego. Fabryka do robienia, Badues. Tutaj jest obrączek adresowych chyba, no nie wiem. Aha, bo tutaj jest guma. Aha, tutaj, czyli tutaj no, coś robiło chyba... Może numery, no, numery nabijały na te, no nie wiem, na gumę. A tu zobaczmy takie zdjęcie prezentujące małe murowane gołębniki. Ale zobaczmy, jakie ciekawe kształty były tych gołębników. Też rodzaju tabloidy takie, które mają, tutaj widzimy, że Volkswagena można było wygrać, przyczepę kempingową. Hodowcy, którzy mieli te gołębie, to jest fajnie wygląda. To są wyniki z Van He z lat 76-77. No i wchodzimy teraz do kolejnego pomieszczenia. I w kolejnym pomieszczeniu mamy już tutaj takie klasyczne znane nam płatki z gołębiami, są te gołębie. Widzimy karta własności. Certyfikat odpowiadający, że gołębie zostały hodowane na torach Hansel. Tu mamy te gołębie rasy Lois, Van der Esk, Janssen, Mulemans. No po prostu znane są to nam wszystko. Płatki, gołębie, no i po prostu to już jest nam bliżej. Ja bym powinien oczywiście. Tylko te akurat są na loterii, tu widzimy Ruben Loterii, Pidgeon Stambola. Przejdziemy sobie dalej. W tym pomieszczeniu już byliśmy. Idziemy sobie dalej, zobaczmy jeszcze tylko te zdjęcia. Zobacz, mój ulubieńcy na dole, zobacz. Tu widzimy Niemcy, żołnierze w niemieckich mundurach. Tu kolega Sławek Bułek się śmieje, że mój ulubieńcy, ale to są takie ciekawostki.
Tak to wygląda. Te przewoźne gołębki, tu zobaczmy na kołach. Te gołębie były tak hodowane, tu też mamy takie gołębki. Ale można powiedzieć, przewoźne stacje hodowlane, nie? Tak, dokładnie. Ale naprawdę się miło ogląda tego rodzaju publikacji.